Siemka, siemka, ozdóbka z tej strony. Kurde, lampka mi się zapaliła. Słuchajcie. Powiem wam coś o hejcie. Są różne etapy reagowania na hejt. Niektórzy ludzie się tym przyjmują, popadają w depresję, spadają na samo dno, najlepiej by kurwa ich ten hejt jeszcze walcem przyjechał. Inni ludzie mają na to wyjebane. Czyli, nie, to nie jestem ja. Ja nie mam wyjebane. Spokojnie. Są ludzie, którzy po prostu mają swoje cele i nie mają czasu słuchać hejtu, bo nie mają czasu na w swoim życiu na jakieś gówno, nie? Czyli smród internetowy ludzi, którzy próbują wmówić ci, że dają ci, jak oni to mówią, swoje, przedstawiają swoje poglądy, doradzają. Nie, to jest typowy hejt, czyli wypierdolenie swoich kompleksów na kogoś innego. I jest trzeci etap ludzi. Ludzi, z których tego mają zysk, czyli ozdóbka. Jak stworzyłem ekipę, a czy ekipę, jak stworzyłem pomysł Beka z hejta, to zaczęli się do mnie zgłaszać sponsorzy, czyli ozdoba stał się królem hejtu. Podpuszczam ich, rzucam im mięso, w cudzysłowie mięso, czyli jakiś temat. Ostatnio robiłem wywiad dla MMA, to sobie zacząłem targać z bicków. Czy, kurwa, nawet nie wiem to opisać, czy człowiek, który mnie ocenia, jest na tyle, kurwa, głupi? Czy jest na tyle głupi? I to jest, kurwa, adekwatna coś tam, krytyka, kurwa, te swoje... Najlepiej mi się podoba, jak hejty próbują w swoje słownictwo wpierdolić jakieś słowa, nie? No teraz zobaczcie, ja przeklinam w swoich filmikach, dlatego, bo chcę dotrzeć do ludzi, bo jak powiem na przykład, posłuchaj mnie, to ludzie nie rozumieją, jak powiem, kurwa, słuchaj, to wtedy słucham. Teraz, czy taki tempol, za przeproszeniem, jak dawałem wywiad do tego i sobie się śmiałem, że nie wyglądam jak kulturysta, to chcecie mi powiedzieć, teraz patrzcie, powiem, o jaka pizza, a teraz patrz. To jest, kurwa, dzik. Zobacz, jaką mam łapę, człowieku. Masz taką łapę? Masz taką łapę? Masz, kurwa, taką łapę? I teraz powiem, jakiś mam taką łapę. Dobra. Mam wyjebane na to. Masz taki brzuch? Masz? Masz? Masz taki brzuch? I to się zacznie hejt. Ja będę czerpał z hejtu. Czyli, czym więcej hejtu, tym więcej film sponsorski się zgłasza do mnie. Czym więcej hejtu, tym więcej propozycji dostaję. Kurwa, walkę mi jedną, drugą proponują. Wszystko. Dlatego hejcie... Co ja tam zdołam? A, tu, kurwa, patrzę, to jest reklamówka. Więc hejcie... Hejtuj, hejtuj, ozdoby. Śmiej się. Pytam się, czy jestem naćpany. To... Jestem naćpany? Nie, ćpam życie. Ja, kurwa, alkoholu nawet nie piję, a ktoś mi mówi, że jestem naćpany. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Dobra, ja lecę na trening. Bicki popompować, a tak poważnie to... Idę bicki popompować. A tak poważnie to... Chyba zacznę nagrywać taki program Beka z hejta, dosłownie. Bo my często siadamy sobie z ekipą, hejty nawet tego nie kumają. Bo mówią, kurwa, odpisał mi, nie? Hejcie, musisz wziąć pod uwagę, że w momencie, kiedy ci ozdoba odpisał, to albo to ja ci nie odpisuję, tylko moi znajomi, którzy targają bekę, bo siadają u mnie tutaj przed komputerem i cisną i mówią, kurwa, ty, Dawid, zobacz, debila kolanego złapaliśmy. Dzisiaj miałem taką okazję z dwoma sobie popisać, nie? I piszę im, że jestem po podstawówce. Oni to tak wciągają, nie? Po chuje mam hejtowi mówić, że mam na przykład dwie czy trzy specjalizacje na studiach. Po co mu mówić, że to, tamto, tamto? Nie, lepiej mu mówić, że jesteś debilem. I on to, kurwa, łapie i siebie robi idiotę, robi i to robi na forum. To już w ogóle trzeba być kretynem. Dobra, pozdrawiam, yo. I pamiętajcie, jak próbujecie z ozdóbką cokolwiek, jakąś walkę podjąć, to nie, bo ja mam wyjebane na walkę. Jak jest walka, to zawsze są ofiary z dwóch stron, ja wolę sobie cieszyć się życiem, bawić się. Niech mówią, że jestem naćpany, niech mówią, że jestem pijany, niech mówią, że jestem ujarany. Mam na to wyjebane. Ale ma pedalską koszulkę, nie? Zobaczcie, cycki mi widać. Dobra, yo, pozdrawiam.